czego zaczniemy? Wrzucę kulkę lodów do blendera. I dodam ulubiony batonik KitKat. Pyszności. Jestem dziś w takim japońskim nastroju. Dodam troszkę sosu sojowego. Albo więcej niż trochę. Mieszamy. Świetnie. Wlewamy. Napełniamy rożek i posypujemy małymi ciasteczkami. Piękne. Co za cudowne lody. I wyglądają smakowicie. Stawiamy je na stojaku i lecimy dalej. Do drugiego rożka będę potrzebowała gałki lodów. Do blendera. I trochę ostrej czerwonej papryczki. Dodamy czegoś słodkiego. Miodu. Zamykamy pokrywkę i uruchamiamy maszynę. Gotowe. O, rety, niezły zapaszek. Wlewamy masę do maszyny. Napełniamy rożek i dodajemy troszkę grozy. Żelkowe oczy. Świetnie komponują się z żółtymi lodami. Stawiamy ten przerażająco ostromiodowy rożek na stojaku. Smacznego, kochane. Wow, wasze lody są takie ładne. Jane, próbuj, wyglądają na jadalne. Moje ulubione żelkowe lody. Oj, zakrztusiłam się. Ha? Przepraszam, Mary. Jesteś zwinna. Spróbujmy lodów. O, mamusiu! To pali! Nie mogę, są zbyt ostre. No to lecę. O, rany! Właśnie widzę nasz dom z lotu ptaka. Mam dosyć. Mary, teraz ty. Z przyjemnością spróbuję mojego rożka. Wygląda oryginalnie, ale go zjem. Jest jakiś dziwny, ale zjadliwy. Okej, mam kolejną porcję lodów. Teraz dodajmy gałkę lodów waniliowych i nuggetsy. Brakuje tu tylko Oreo. Mam nadzieję, że dziewczynki je polubią. Bo ja uwielbiam Oreo. Mieszamy. Ojej, jak głośno. Wlewamy. Napełniamy rożek. I posypujemy solonymi frytkami. Gotowe. Stawiamy na stojaku i idziemy dalej. A teraz chcę dodać gałkę lodów czekoladowych. Tym razem wpadłam na pomysł, żeby dodać do nich duże rolki sushi. Właśnie zrobiłam je dziś rano. I na koniec troszkę truskawek. Pyszności. Teraz trzeba to wszystko wymieszać. Wygląda dobrze. Wystarczy wlać to do maszyny. Napełniamy rożek. I posypujemy wiórkami czekoladowymi. Mamy to! Dziewczyny, lody wyglądają nietypowo, ale mam nadzieję, że smakują wyśmienicie. Jane już się zajada. Jak? To jest pyszne! Są takie czekoladowe. Tylko nie wiem, co jest z nimi nie tak. Ale smakuje dobrze. Mary, zabierz ręce, to moje. Dobrze, moje lody będą 100 razy lepsze. A co to jest? Frytki? Pyszne. Lody są dziwne, ale zjadliwe. Coś tam jeszcze będzie? Lololololo, jestem w świetnym nastroju, więc zrobię deser z kulki lodów waniliowych i własnych ogórków. Sama je ukisiłam. Otwierajcie się. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Sama jeszcze ich nie próbowałam. Niezłe, ale troszkę za dużo soli. Dobra, ujdą. Mieszamy. Wlewamy do maszyny. Napełniamy rożek. I posypujemy śmierdzącym czosnkiem. Te lody odstraszą każdego wampira i zarazę. Gotowe. Stawiam na stojak i kontynuuję. A teraz będę potrzebować kulki lodów waniliowych. Samą dziesiątkę. Moje lata w licealnej drużynie koszykówki nie poszły na marne.
Dodam jeszcze słodkie pączki. Są takie piękne. Jeden wrzucamy, mieszamy. Wlewamy do maszyny. Yes! Napełniamy rożek i posypujemy kolorową posypką. Próbujcie, moje drogie. Mogę ja? Mogę? Hurra, jestem pierwsza. Zaraz spróbuję. Wygląda odlotowo. A jak smakuje? Wow, to jest pyszne. Co? Mam posypkę na ustach. Ona też jest pyszna. Nie mogę już patrzeć na zadowoloną minę Mary. Co? Fu, czy to czosnek? To okropne, jak mam to zjeść? Nie mogę, to obrzydliwe. Jakie Mary miała szczęście ze swoim rożkiem. Moje lody są paskudne. Mary, chcesz ocenić mój oddech? Co myślisz? Za mało czosnku, co? Jestem już uzbrojona w łyżkę do lodów. Potrzebuję gałki lodów i troszkę śmierdzącego sera. Mieszamy. I co nam wyszło? Fu, śmierdzi jak ze śmietnika. Wlewamy do maszyny. Napełniamy rożek i posypujemy słodkimi robaczkami. Wygląda na to, że lubią lody. I lecimy dalej. Lody Skittles wędrują do blendera. Gotowe. Co teraz? Zgadza się, kwaśny żel. Spróbujmy. Ojej, jaki kwaśny. Myślę, że doskonale uzupełni słodycz lodów. Mieszamy. Napełniamy rożek i oczywiście posypujemy Skittlesami. Nigdy nie można mieć za dużo Skittlesów. Stawiamy i gotowe. Dziewczyny, to najlepsze lody, jakie kiedykolwiek jadłyście. Mary, śmiało próbuj. Ciekawe, jaka będzie jej reakcja. Mmm, takie słodkie i pyszne. Spójrzcie na mój język. Zjem przyściutko do końca. Teraz ja. Fu, co to jest? Został upuszczony na ziemię? Dlaczego jest pokryty robakami? Nie mogę, one żyją. To obrzydliwe. Czuję, jak poruszają się w mojej buzi. Nie zniosę tego dłużej. Dobra, zjem ostatniego. Ble, niedobrze mi. Teraz będą żyć w moim brzuchu. Nie. Chce mi się śpiewać i tańczyć, ale muszę zrobić lody dla moich dziewczynek. Kulka lodów do blendera i do tego musztarda. Dodam porządną porcję. Nie będę żałować. Mieszamy. Gotowe. Mmm, dosyć orzeźwiające. Wlewamy do maszyny. Mila, a gdzie jest posypka? Tak nie może być. Racja, możemy wziąć troszkę karmy od naszego psa Leo. Napełniamy rożek i posypujemy. Hał, hał, psim jedzeniem. Świetny rożek. Odkładamy go na stojak. Idziemy dalej. Chcę zrobić lody czekoladowe. Są pyszne. Można wziąć ich więcej. Wydaje mi się, że jest tu za mało czekolady. Dodam troszkę syropu czekoladowego. Cudownie. Włączamy. I gotowe. Sama bym to zjadła, ale muszę zrobić rożek. Nalewam do maszyny. Napełniam rożek i posypuję cukierkami M&M's. Gotowe. Dałam z siebie wszystko. Zagrajmy w kamień, papier, nożyce. Świetnie, zwycięstwo jest moje. Wybieram ten rożek. To wygląda dziwnie. Czy to karma dla psów? Jane, chcesz trochę? To obrzydliwe. Mary, a możesz zaszczekać? Tak jak piesek. Hał, hał. Ojej, myślę, że Mary jest niedobrze. Ups, Jane, teraz my się pośmiejemy. No dalej, spróbuj swojego rożka. Z przyjemnością go spróbuję, bo jestem pewna, że będzie pyszny. Widzicie? Jest przepyszny. Najlepszy rożek, jaki dzisiaj jadłam. Mary, nie patrz tak na mnie. A ja mam kolejną porcję lodów. Chcę, żeby były wyjątkowe. Dodamy troszkę śmierdzącej ryby.
troszkę brokułów. Bleh. Mieszamy. Gotowe. Wlewamy. Napełniamy rożek i posypujemy słodką posypką. Idziemy dalej. A ten rożek będzie z gałką lodów i wodorostami. To genialnie proste. Mieszamy. Wygląda na to, że jest gotowe. Wlewamy do maszyny. Napełniamy rożek i posypujemy czekoladowymi cukierkami. Wygląda pysznie. Pospieszcie się i próbujcie, zanim lody się roztopią. Yes! Dziewczyny, lody wyglądają super. Kto zacznie? Maryno dalej. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Fuj, pachnie okropnie. Usunę niepotrzebne dodatki i spróbuję lodów. Fuu, smakują tak samo źle, jak pachną. Z czego się śmiejesz, Jane? No tak, guma. Zaraz zajem ten paskudny smak. Puść, jaki balon mi wyszedł. Ojej, pękł. Nic nie widzę. Mary, jesteś taka zabawna. Jane, zastanawiam się, co to za rożek. Zaraz spróbuję, tylko troszkę się boję. Chociaż wygląda całkiem spoko. Moje ulubione czekoladowe cukierki. Jest całkiem pyszny. Co to jest? Co było w moim rożku? To straszne. Ostatnia porcja lodów. Dodajemy gałkę pysznych, kremowych lodów do blendera. I cebulę. Chcę lody z cebulą. A żeby osłodzić sobie życie, słoik Nutelli. Włączamy. Chyba gotowe. Pachnie. Paskudnie. Wlewamy do maszyny. Napełniamy rożek. I posypujemy żelkowymi misiami. Gotowe. Idealny rożek. Kontynuujemy. Teraz chcę zrobić lody z sorbetem. Wrzucamy je do blendera. Co by do tego dodać? To czy to? A może? Tak. Wybieram to. Wlewamy kolę. To powinno być dobre. Cóż, można dodać troszkę keczupu. Naprawdę tylko troszkę. Uruchamiamy maszynę. Mieszamy. I gotowe. Wlewamy do maszynki. Napełniamy rożek. Posypujemy piankami marshmallow. Dodamy też troszkę drobiowych paluszków kurczaka. Jakie słodkie! Dziewczyny, te lody wyglądają niesamowicie. Pospieszcie się i spróbujcie. Chcę jak najszybciej zobaczyć waszą reakcję. Mary, Jane będzie pierwsza. Jakie piękne! Ale tak śmierdzą. Zacznijmy od czegoś dobrego, żelków. Są pyszne jak zwykle. Dobrze, przejdźmy do lodów. Jest tu tyle cebuli, że chce mi się płakać. Nienawidzę cebuli. Kto dodaje cebulę do lodów? Ojej, chyba wraca. Lody mówią ci cześć, Mary. Co za obrzydliwe powitanie. Mam nadzieję, że moje lody smakują lepiej. A co to takiego? Czyjeś palce? Moje lody też są niesmaczne. Będę musiała spróbować się przekonać. Są okropne. Może same lody są lepsze? Nie, no to jakiś koszmar. Dzięki, Jane, za pomoc. Wystraszyłeś mnie. Co ci przygotować, kochanie? Chcę gofry. Wspaniały wybór, zatwierdzam. To łatwe. Super, zacznę od jajek. Zobaczcie, co ja potrafię. Uważaj, bo je rozbijesz. Właśnie tego chcę, babciu. Teraz cukier. Ale tylko troszeczkę. Rozumiem. Dosłownie szczypta. Brawo. Żartowałem. Im więcej cukru, tym gofry będą smaczniejsze. A to i mąka. Chyba będę kichać. Uff, przeszło mi. Dzięki Bogu. A psik! Ups. Ojej, wnuczku, powrodziłeś cały stół. Sorry. To wyszło przez przypadek. Dajcie spokój. W porządku, mamy mąkę, teraz mleko. To nie będzie problem. Aktywuję super prędkość. Jestem szybszy niż jakikolwiek mikser. Niespodzianka. Skittlesy na pewno spodobają się mojej siostrze. Wspaniale. Miski są gotowe, ciasto też. Wszystko, co musimy zrobić, to połączyć je razem. Wytrzymaj jeszcze trochę tego gofry, to będzie coś. Super. Tak się cieszę, że mam gofrownicę w kształcie serca.
Można do niej wlewać różnokolorowe ciasto i wyjdą tęczowe gofry. Wilka i mamy to! To jest po prostu bomba! Aby zaskoczyć siostrę, udekoruję je czekoladą i posypką. Och, sam bym je zjadł, gdyby nie challenge. No niby ładne, ale wszystkie zęby zrobią się zielone. Barwniki psują żołądek i smak gofrów, więc ich nie dodam. Wnuczka spróbuje mojego dania i nie będzie mogła się zatrzymać. Sekret babci to syrop klonowy i oczywiście masełko. Te gofry nie mają sobie równych. A co z naturalnymi barwnikami? Cukinia sprawi, że moje gofry będą zarówno pyszne, jak i piękne. Dwa w jednym. I mam wygraną w kieszeni. Jedyne, co muszę zrobić, to dodać kilka niezbędnych składników i mogę wlać ciasto do gofrownicy. Do dzieła. Voila! Szefowa kuchni prezentuje wspaniałe gofry. Teraz czas na dekoracje. Dodam kilka zielonych listków dla efektu. Liście? To obrzydliwe! No próbuj, kochanie! Interesujące! Ale się postaraliście, normalnie szok! Zacznę od gofrów zrobionych przez babcię. Są pyszne, ale zbyt proste. Wow, co za niezwykła dekoracja! Co to robią liście? Spadać stąd! Same gofry wyglądają całkiem nieźle. Spróbuję. Fuu, to jest obrzydliwe. Smakuje jak gąbka. Nie będę tego jadła. O rany, te gofry są takie fajne. Są w kształcie serc. Jakie to słodkie. Dzięki, braciszku, są bardzo smaczne. Jestem najedzona. Wygrałeś. Dzięki, hurra! Co tam narysowałaś? Zaraz zobaczysz. Zróbcie mi frytki. Nie ma problemu. Zrobi się. Babciu, zaczęliśmy. I ja nie spałam. Rozumiem. Czy to olej? Super. Gdzie oni go zawsze wlewają? Czemu tak słabo leci? Wygląda na to, że nakrętka jest zepsuta. Bez niej jest szybciej. Wszystko w porządku. Brawo ja. Chciałem zachować tę torbę mrożonych frytek dla siebie, ale nie będę żałował własnej siostrze. O nie, czekaj! Tam jest za dużo oleju! Skąd te rozpryski? To boli! Przestań chlapać! To nie do zniesienia! Kto tak gotuje? Przepraszam, babciu. Trzeba dolewać dużo mniej oleju. Patrz i ucz się. Wystarczy. Teraz można włączać kuchenkę i wrzucać ziemniaki małymi porcjami. Chociaż masz rację, tak jest szybciej. Najważniejsze, żeby olej nie pryskał. Apetyczne i chrupiące ziemniaczki gotowe. Można przełożyć je do miseczki i dodać soczysty ketchup. Co o tym sądzisz, szefowo? Brawo, babciu. Chociaż dekoracje są słabe, w challenge'u trzeba wykazać się wyobraźnią. Podzielę frytki na porcje i wezmę najcieńszy plaster boczku. Troszkę go podsmażę i zawinę w niego ziemniaczki. Voila! Tak jest o wiele lepiej. I masz rację co do sosu. Sprawi, że danie będzie o wiele smaczniejsze. A pietruszka doda mu uroku. Genialne. Nie umiem gotować frytek. Co robić? O, już wiem. Moja siostra będzie w szoku. Poczęstuję ją moimi ulubionymi żelkami. Wyglądają zupełnie jak frytki. Smacznego, siostrzyczko. Skoro wszyscy używają sosu, to zrobię to samo. Ale zamiast sosu dodam syropu truskawkowego. Częstuj się. Hurra! Frytki wyglądają cudownie i jak pysznie pachną. Zobaczmy, co zrobiła babcia. Jak fajnie! Palce lizać. A co to za arcydzieło od szefowej? Nie jem pietruszki, ale sos jest całkiem smaczny. Yummy. Warto to spróbować. Oj, fu, nie lubię bekonu. Ciekawe, co zrobił mój brat. Ojej, to żelki! Ale fajnie, chcę więcej. To niesamowite. Ponownie przyznaję zwycięstwo bratu. Dzięki, młoda! No tak jest o wiele lepiej. Dziękuję, babciu. Teraz chcę rolki sushi. Przyjąłem. Trafiłaś we właściwe miejsce.
O matko, a co to takiego? Nori i ryba są paskudne. Skoro siostra wariuje na widok żelków, znowu ich użyję. Są takie pyszne. Trzeba najpierw wlać bitą śmietanę, a potem położyć żelki i oczywiście dodać misie. Oh yes. Wyszły mi niesamowite słodkie rolki. Odlot. Pozostało tylko polać je super syropem. Zobaczcie, jak gotuje mistrz. Yummy. O, wow. Same żelki nie zaspokoją głodu, zwłaszcza, że dziewczynka już je zjadła. Jeśli chce rolki, to będzie miała rolki. Zacznę od ugotowania ryżu. Ryż? Czyli właśnie tego potrzeba do tych rolek. Babcia wie, jak to zrobić. Patrzcie tutaj. Drugim składnikiem jest awokado. Maksimum zdrowych tłuszczów, minimum niezdrowych węglowodanów. Babcia też to potrafi. Ech, ta babcia na pewno nie potrafi pokroić łososia tak cienko jak profesjonaliści. Ryż jest ugotowany. Och, zupełnie zapomniałam o Nori. Serii awokado będą nadzieniem, a Mata pomoże uformować mi rolki. Cudownie. Wszystko, co muszę zrobić, to położyć rybę na wierzchu. Danie szefowej kuchni gotowe. Ojej. Daleko mi do dania szefowej. Co robić? Mam pomysł. Jeśli chcesz mieć okrągły kształt, to możesz wziąć ogórka. Trzeba wyciąć środek i włożyć tam ser. To będą rolki w stylu babci. Jesteśmy gotowi, kochanie. No dobra, zobaczmy. To nie wygląda jak rolki, ale mimo wszystko spróbuję. Nie smakuje mi. Przykro mi, babciu, nie jadam takich rzeczy. Dziwnie wygląda i mi nie smakuje. A rolki szefowej kuchni wyglądają dokładnie tak, jak je narysowałam. Wow, to jest pyszne. Yummy. A co to? Ojej, ostre wasabi. Pomocy. O rany, jakie to piękne. Co za wyżerka. To niesamowite, braciszku. Jesteś najlepszy. Na zdrowie. Na koniec mam ochotę na kawkę. Zrobię ją w mgnieniu oka. W porządku, kochanie. Umowa stoi. Mam tę saszetkę już od dłuższego czasu. W końcu pora, żeby jej użyć i zaparzyć kubek aromatycznej kawy rozpuszczalnej. Wystarczy zalać ją wrzątkiem i dodać mleczko. Zobaczmy. Idealnie. Fuj, jest taka gorzka i gorąca. Założę się, że moja siostra lubi zimną i słodką. Wezmę lód, dodam syrop czekoladowy i ozdobię nim kubek. Super! A teraz użyję gotowej, sprawdzonej kawy od profesjonalistów. Wiem, że na pewno będzie pyszna. Uwielbiam też bitą śmietanę. Jeśli ja ją lubię, to i moja siostra. Tadam! Fajna wieża. Posypię ją ciasteczkami Oreo. Super! No co tam, babciu? Czego ty tam słuchasz, wnuczku? Sama zobacz. Juhu! Przypominam, że jesteśmy w trakcie wyzwania. Co za aromat. Szefowa kuchni używa tylko najlepszych ziaren kawy. Najpierw trzeba je zmielić, a potem zaparzyć. Wszystko musi być precyzyjne, tylko wtedy wyjdzie idealny smak. Dzięki kolbie można kontrolować ilość mleka, a jednocześnie ubijać je od razu. To jest technologia! To proste, babciu, też możesz używać gadżetów, aby osiągnąć taki efekt. Kolejny sekret. Słodka wata cukrowa sprawi, że każda kawa będzie niesamowita. No i jak? Fajnie, próbuj, siostrzyczko. Super, zacznę od kawy, babci. Oj, jest okropna, nie dam rady tego pić. Ale jak to? O rany, wata cukrowa. Odlot. To jest mega fajne. Oj, jak wam się podobają moje wąsy? Zapomniałam o kawie. Jej też muszę spróbować. Ale oczywiście nie bez waty cukrowej.
bardzo mi smakuje. A co przygotował mój braciszek? Ojej, to Oreo! Z bitą śmietaną. To jest pyszne. Yummy. Mrożona kawa jest super. Wiedziałem! Hurra! Komu przyznać zwycięstwo? Trudny wybór. Wygrywa szefowa. To najlepsza kawa, jaką kiedykolwiek piłam. Dziewczynka skończyła rysować. Co chcesz zjeść? Ona chce pankejki. Zrobicie? Wszyscy gotowi? Widzę, widzę, nawet babcia. Oj, babciu, czy wszystko w porządku? Nic nie złamałaś? Dobrze, moje ciasto jest już gotowe. Tak czułam, że będę robić moje popisowe pankejki. Zaraz napieczemy stosik. I nakarmimy moją ulubioną wnuczkę. Co za zapach. Voilà, gotowe. Teraz dodamy coś słodkiego, aby dziecku na pewno się spodobało. Mój ulubiony syrop klonowy. Dam go więcej. I masełko. A ja zrobię tęczowe pankejki. Mam tu ciasto we wszystkich kolorach tęczy. Oj, niebieski coś się nie leje. Gdzie ty jesteś? Hop, hop. Hop. Ojej, jestem cała w cieście. Wszystko w porządku, nie martwcie się, zaraz to wytrę. Mogę kontynuować pieczenie. Dobra, oto pierwszy placuszek, idealny. Co to za tęcza bez jednorożca? Zgadza się, nijaka. Skończyłam piec. Babciu, co myślisz? Pięknie. Kurczę, nie mogę znaleźć mojego czarnego barwnika. Nie ma go tutaj. Rączka. O, już tu jesteś. I przyniosłeś mój barwnik. Dzięki. Świetnie, dajemy kilka kropel. I gotowe. Teraz nabieram ciasto do strzykawki. Dzięki temu rysowanie jest łatwiejsze. I zrobię przerażającą pajęczynę z pająkami. Cudownie. Jakie słodziaki. Dekorujemy talerz świeżą krwią. To znaczy syropem truskawkowym. Układamy pajęczynę i moje urocze pająki. Myślę, że to arcydzieło. Wow, Wednesday! To wyszło naprawdę upiornie. To znaczy oryginalnie. Wszyscy gotowi? Kochanie, pospiesz i spróbuj, póki jest gorące. Okej, okay, co my tu mamy? Jakie wszystko jest piękne. Oj, czy to są prawdziwe pająki? O matko! Nie, to pankejki. Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć. Może smakują lepiej niż wyglądają. Pająki są słodkie i niestraszne, kiedy są jadalne. Pyszka. Co będzie dalej? O, cały stosik pankejków z syropem. Rewelka. Trzeba jak najszybciej ich spróbować. Smaczne, słodkie. Miam, miam. Co będzie następne? Wow, to pancake z jednorożcem. I tęczą. Wiu, wiu, wiu. Leć mój jednorożcu prosto do mojej buzi. To jakaś magia. Zwycięstwo należy do jednorożca. Gratulacje. Enid, gratulujemy. Frytki. Zrobicie mi? Jestem taka głodna. Nie musisz się martwić. W kuchni pracują profesjonaliści z doświadczeniem. Prawda, babciu? Tak, dokładnie tak. Co się dzieje? Skąd się biorą te obierki? Enid, słońce, możesz być ostrożniejsza. Jestem cała w resztkach ziemniaków. Enid, no nie mogę się na ciebie gniewać. Jesteś taka słodka. Pomóc ci? No to daj. Teraz to zdejmiemy. Zostało tylko troszkę. Proszę. Dzięki, babciu. Teraz pokroję je specjalnym nożem. Zobacz, jakie ładne ziemniaki. Karbowane. Wpadłam na szalony pomysł. Chcę zrobić kolorowe frytki. Fajnie, prawda? Będę miała fajne tęczowe frytki. Moja siostra na pewno nigdy wcześniej takich nie widziała. Gotowe. Pozostało tylko usmażyć je na patelni. Mam patelnię, olej i kuchenkę. Łączymy je i mamy frytkownicę. Ale ekstra. Tak sprawnie mi to idzie, że myślę o zostaniu szefową kuchni.
Pasowałaby mi czapka kucharska, na przykład tęczowa. Moje frytki są gotowe. Nit, jesteś taka zdolna. To wyszło naprawdę dobrze. Ja też już smażę ziemniaki. Mam zwykłe frytki, niebarwione, ale też bardzo smaczne. Lubiące. Trudno się powstrzymać. Polejemy je odrobiną keczupu. Pyszne. Moje frytki też są gotowe. Można je przełożyć na talerz. Teraz je pokolorujemy. Ups, trochę się pobrudziłam. Czarny zdecydowanie mi pasuje, ale nie jestem jeszcze gotowa na nowy styl. Chciałam pomalować na czarno ziemniaki, a nie siebie. Mam prawdziwe frytki z piekła rodem. Teraz pozostało już tylko wykończenie. Voila! Chyba nie myśleliście, że to będą tylko czarne frytki. To pająk Klaus. Kochanie, ziemniaki są gotowe. Spróbuj. Wow! Ale fajne ziemniaczki! Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć, ale już się nie boję. To pajączek z ziemniaków. Jest super pyszny. Nie mogę się zatrzymać. A co my tu mamy? To zwykłe frytki z keczupem, ale też są dobre. I to bardzo, bardzo dobre. Niesamowicie dobre. A to od razu przyciąga uwagę. To tęczowe frytki. Zawsze o takich marzyłam. Nawet moje zęby zmieniły kolor. Najadłam się. Tęczowe frytki wygrywają.